Witam Was z tej strony Bogdanek i dzisiaj pokażę Wam, jak spolszczyć naszą przepiękną grę The Fisher Online. Fisher Online jest bazowo puszczone w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Po wejściu w grę wchodzimy w ustawienia i mamy English, Deutsch i rosyjski. Jak spolszczyć to? Wielu ludzi pyta mnie na streamach, jak to spolszczyć? Słuchaj, wchodzę na Steam, jest napisane, ta gra nie obsługuje języka polskiego. A ty masz w języku polskim grę. Jak to zrobić? Powiedz mi, bo to jest jedyny problem, który powstrzymuje mnie przed wejściem do gry i graniem razem z wami. Także już mówię. To będzie odpowiedź, ten film to będzie odpowiedź na wszystkie te pytania. Otóż tak, wchodzimy na main screenie, wchodzimy w ustawienia, to mamy workshop. Wchodzimy sobie w workshop i tutaj na razie nic nie ma. Naciskamy More Mods i przeniesie nas na stronę Steam Workshop. Normalnie warsztat wygląda tak, jak wam się pokaże. I dalej musimy wejść, szukaj The Fisher Online, napisać spolszczenie, wyszukać i mamy tu kilka spolszczeń. Ja polecam wam spolszczenie FO, to jest spolszczenie wykonane przez prezesa klubu Wędkarze.pl na grze. Jesteśmy tam w dosyć fajnym gronie. Słuchajcie, klikamy zasubskrybuj. Nic ciężkiego, ja link do tego zostawię w opisie filmu. Wchodzimy w The Fisher Online ponownie. Musimy zresetować, jak widzicie nic się nie pokazało, więc musimy zresetować grę. Ja to robię, za moment jestem ponownie. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Klikamy ponownie ustawienia i proszę spojrzeć. Mamy język polski, w workshopie się już dodało, zawsze można to unsubscribe i wtedy nie będziemy mieli po polsku, ale po co? Dobra, jak widzicie, nic się nie zmieniło, weźmy polski, ok, dalej nic się nie zmieniło, jak widzicie. Robimy ponowny reset gry, o proszę, mamy, siema kurier, graj, wszystko jest fajnie. Dobra, naciskamy graj, połącz się, wszystko jest naprawdę z polskimi znakami, fajnie przetłumaczone. Niektóre rzeczy, jak to przyjdą nowe, to szybko Valdi to zaktualizuje. Proszę, na dole. Zły dzień na rybach jest lepszy niż dobry dzień w pracy. Prawda, po polsku. Francja stawy Perusin. Ja nie wiem, jak to przeczytać, ale to po prostu są nazwy tego stawu. To nie jest przetłumaczone, bo to jest nazwa własna. Więc zobaczmy. Wchodzimy. Oj, mamy noc. Ja jestem na łódeczce. Łowię tutaj fajne okonie na Francji. Do tego też będzie poradnik, jak to złowić, bo to nie jest prosta rzecz na Francji, ale to na innym poradniku. Zobaczcie, po prawej u góry, węgorz europejski, zadania klubowe, zadania, wszystko jest przetłumaczone. Wejdźmy w telefon, rekordy, profil, poczta, zadania, ryby, giełda, sklep, turnieje, wszystko. Wejdźmy w ekwipunek pod I. Typ wędek, sprzęt, waluta, kolekcja, wszystko dosłownie jest przetłumaczone. No Rubin Flybig to nie będzie przetłumaczone, bo to jest nazwa własna tej przynęty. Siateczka PVA, algi, kordy. No, dosłownie wszystko. Zobaczmy osprzęt. Hamulec, jest napisane. Hamulec, moc, dzwonek o niskim tonie, sprężyna. To dosłownie wszystko. Wszystkie przynęty są tak samo przetłumaczone. Wald zrobił niesamowitą robotę. Pomógł Polakom tym, aby zrozumieć tą grę, aby fajniej się grało w tą grę, bo jednak nie ma nic lepszego niż gra po polsku w taką grę wędkarską. Tutaj jest przedział wiekowy dość duży, nie każdy musi znać angielski, a Valdi udostępnił nam to, abyśmy mogli sobie mieć po polsku. Dobra, nie ma co przedłużać, wszystko jest po polsku, nawet tu menu łódki jest po polsku, wszystko dosłownie jest, nic więcej do dodania. Zapraszam na grę. Gra jest świetna, gra ma piękną grafikę, świetnie można spędzić w niej czas. Jest po prostu świetna. Zapraszam. Zapraszam jeszcze raz. To było spolszczenie do tej gry by Valdi. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, hej.